Cześć, witajcie! Już nie mogę się doczekać, aż pokażę Wam kolejną pyszną inspirację. Dziś użyję sera kremowego Hochland, którego wykorzystam w nietypowej formie, bo na słodko. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasteczka z ciasta francuskiego z dodatkiem karmelizowanych jabłek z cynamonem i serka kremowego śmietankowego, który jest z naturalnych składników i super wzbogaca smak potrawy. Więc zabieram się za przygotowywanie. Najpierw jabłka. Potrzebujemy sobie obrać. Użyjemy 3 jabłek, myślę, że wystarczy. Teraz pokroimy sobie te jabłka w kostkę. Roztopimy sobie troszkę masła na patelni. A w tym czasie pokroimy sobie z ciasta francuskiego kwadraty. Masło już się prawie roztopiło. Zaraz sobie wsypiemy na nie cukier. Poczekamy, aż się też cukier roztopi i skarmelizujemy jabłka. Ok, teraz cukier. Teraz wrzucamy sobie na patelnię jabłka. Minutę je karmelizujemy, ponieważ nie chcemy, żeby za bardzo się nam rozgotowały i zmiękły. Na każdy środek jednego z ciastek włożymy sobie kawałek serka śmietankowego. Zobaczcie, jaką on ma kremową konsystencję. O. I teraz na taki kawałek zaraz wylądują jabłka. Teraz na środek jabłka. Teraz wierzch posypiemy migdałami. Każde ciastko potrzebujemy sobie zlepić brzegami. Potrzebujemy posmarować sobie nasze ciasto francuskie roztrzepanym jajkiem. O, dzięki temu ładnie nam się zrumieni. I wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 15 minut. Nasze ciastka są już gotowe, więc wyjmę je z piekarnika. Pięknie pachną. Zobaczcie, nasze ciastka pięknie się zrumieniły. Żeby je zjeść, potrzebuję jeszcze chwilę poczekać, a Wy jak chcecie się przekonać, jak smakują, to koniecznie zróbcie je w domu i dajcie mi o tym znać. A zatem sery kremowe Hochland możecie naprawdę wykorzystać na wiele sposobów, zarówno na słodko, jak i na słono. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.